Sztuka rozmowy. Podcast Teatru Narodowego. Ja nie gram siebie. To by było straszne, gdybym ja grała siebie. To było tak strasznie nudne, nieciekawe, że to ja jak najdalej odchodzę od swojego wizerunku na scenie, bo się boję siebie. Pracujemy na spektakl, nie na siebie. Ja istnieję, bo inni grają ze mną. Dzień dobry, nazywam się Teresa Drozda i przygotowałam dla Państwa ten odcinek podcastu Teatru Narodowego. Teatrowi przyglądam się od lat. Od lat próbuję zrozumieć, na czym to wszystko tak naprawdę polega. Nie mam dość i nie nudzi mi się ciągłe pytanie o to, jak rodzi się przedstawienie, co się dzieje tuż przed podniesieniem i tuż po opadnięciu kurtyny, co pomaga, co utrudnia, co w garderobie. I o tym jest ten podcast. Anna Seniuk. Witam Państwa. Ewa Konstancja Błuchak. Dzień dobry. Dzwoni kawa. Nie wiem, co Wy na to, drogie Panie, ale będziemy rozmawiały o aktorstwie. Cudownie. Pani Anna w Teatrze Narodowym od 2003 roku, Ewa od 1998, ale też wcale wiele razy tutaj razem nie grałyście na scenie. No niestety. Tak, rzeczywiście. Jeszcze czekamy cały czas, panie dyrektorze. Co los da, co Bóg da, na co dyrektor pozwoli, to będziemy szczęśliwi, gdybyśmy się mogły spotkać razem. A właściwie to my się spotykamy bez przerwy, prawda? Ja nie czuję tego niedosytu, bo jesteśmy razem w teatrze. Ja nie mówię, że codziennie się widzimy, ale jednak ten kontakt jest. Od którego roku? 91? Czyli to jest... Nie. Ewa od 98. Nie, ale ja mówię, odkąd my jesteśmy razem, się znamy. To jest prawie 30 lat. To my mamy tyle lat. My już mamy skończone 30 lat. Spotkałyśmy się w szkole. To był mój pierwszy rok, który ja wzięłam pod opiekę. To było bardzo stresujące dla mnie, bo nigdy nie zajmowałam się pedagogiką. Co prawda pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Mam to niby w genach. To znaczy mój dziadek był nauczycielem, rodzice byli nauczycielami. No i wydawało się, że gdzieś to mam w genach. Ale tak się los ułożył, że skończyłam szkołę teatralną w Krakowie i zostałam aktorką wbrew przewidywaniom własnym, rodziny i wszystkich, ponieważ byłam osobą bardzo nieśmiałą, nigdy nie lubiłam występować i chowałam się za spódnicę mamy, nie deklamowałam wierszyków i w ogóle byłam bardzo zamknięta, skryta, lubiłam się sama bawić tam. Miałam swoje ulubione drzewo, na które właziłam i tam sobie sama czytałam, sama śpiewałam i tak dalej. To było absolutnie szokujące dla mnie i zresztą dla wszystkich w komisji też, która mnie przyjmowała, bo nie spodziewali się, że mnie przyjmą. Dopiero ostatnie zadanie, które mi dali, to było, czy ja mogę o tym opowiadać? Tak, jak najbardziej. Nie, ale trzymaj, bo zaczęłam mówić o Ewie, a tu jest taka maleńka dygresja, tak, jakieś 15 minut. Tak. No i kiedy weszłam, powiedziałam jakieś wierszy, które mówiłam na polskim. Koleżanki powiedzieli, to idź powiedz, tak ładnie go mówisz. Tam na konkursie recytatorskim zdobyłam pierwsze miejsce, ale były tylko 3 uczestniczki, także można powiedzieć, że 3 od końca. No i z tym wierszem poszłam, tam jeszcze coś przygotowałam i to był bardzo długi, romantyczny, taki niesamowity wiersz Asnyka. Coś się zdawało dziewczynie i tak w takiej atmosferze, takiej tajemnicy, że ona była zakochana w jakimś widmie i tam przyklęknął. I tak mówiłam, to było 6000 zwrotek. Pierwszego utworu nie można przerywać, komisja nie może, trzeba w całości powiedzieć, więc dotrwali do końca. No, mówi, no, ale teraz to może pani nam coś zaśpiewa, coś zmiana nastroju, jak będzie, co pani przygotowała? Ja mówię, umarł Maciek, umarł. Zaśpiewałam jedną zwrotkę. I jeszcze ostatnią szansę dał mi dziekan. Mówi, zawsze jest takie zadanie, daje się tak młodym ludziom, żeby zrobili coś, co nie jest przygotowane, tak ad hoc. No to proszę pani, no cóż, to niech pani nam teraz zrobi karczemną awanturę. Nie wiadomo o co pani chce, może pani się zachowywać jak pani chce. Proszę nam nawymyślać. No, to był najgorszy pomysł dla mnie, jakiemu mogłam sprostać. Ale pomyślałam sobie, o nie, to jest ostatnia szansa. I zaczęłam tak nieśmiało. Ja sobie wypraszam, proszę państwa, że będę tutaj mówiła szczerze, ale ja uważam. I jak się rozpędziłam, że koledzy słuchając pod drzwiami powiedzieli, Seniuk się zdenerwowała, krzyczy na komisję. I ja się tak rozpędziłam, że musieli mnie przyjąć.
Ale mówię o tych genach, tych pedagogicznych. No i po wielu latach już pracy w teatrze rektor zaproponował, czy bym nie chciała w szkole. Ja mówię, nie mam pojęcia, nie wiem jak to wszystko zrobić. Dasz sobie radę, to jest takie gadanie, dasz sobie radę, ale jak to? I pamiętam, jak szłam na pierwsze spotkanie z tym rokiem, na którym była Ewa Buchak, Sylwia Zmitrowicz, Krukówna, Żebrowski, Adamczyk, Rozenek, Artur Janusiak, Ania. Janek Kozikowski. Janek Kozikowski, Ania. Ułas. Ania Ułas. To był, takie nie na najgorsze nazwiska, nie najgorsze. No ja i tak. No dużo wtedy was na pierwszym roku było, ze 20 parę osób na początku, a skończyło szkołę w moim roku 12. Także to sito było bardzo intensywne. Wyście się pojawili w szkole w 91? Chyba tak. Bo w 95 skończyliście, tak? No, teraz już jest troszkę inaczej, bo bardzo często Ewa nie mówi do mnie, pani profesor. No, ale mogę powiedzieć? Mówię? Proszę bardzo. Mychulino mówi do mnie. Mychulino? Mychulinko, tak. Kochana, tak. A ja mówię do niej myszeczko czasem, jak jestem w dobrym humorze. No, przyjaźnimy się gorszym, właściwie. A jak w gorszym, to jak pani do niej mówi? Ewa. No dobrze, wybrnęłam z dygresji, proszę, oddaję głos. Ze wszystkim się zgadzam, wspaniale, Mychulino. Na ile połączyły się wam doświadczenia i te doświadczenia w szkole, bo przecież Ewa teraz jest fantastyczną pedagogzką, i te doświadczenia właśnie bycia na scenie. Bardzo jestem ciekawa, czy wasze jakby rozumienie tego zawodu jest takie samo? Krótko mówiąc, czy ty się czegoś ode mnie nauczyłaś, Ewa? Dobrze, już mówię. Chyba najważniejsze jest to, że dla mnie szkoła była spełnieniem marzeń. To znaczy, że ja, idąc do tej szkoły, marzyłam o tym, no tutaj no, będzie o pani profesor, no, żeby spotkać na swojej drodze mistrzów, no i ich spotkałam. Więc dla mnie to wszystko było wtedy jasne i dzisiaj jest jasne. I że dla mnie szkoła była nauką rzemiosła i dostałam wszystko to od tej szkoły, co tak, to chyba nawet dostałam o wiele więcej, niż myślałam, że mogę dostać. Bo to, gdzie dzisiaj jestem, a uważam, że idę swoją drogą i te moje wybory są jak najbardziej właściwe, ale też zawdzięczam to temu, że miałam takich profesorów w szkole, a nie innych, którzy właśnie mi pokazali, że aktorstwo i gdzieś ten teatr i ta rozmowa z widzem, no to może być, no to jest, to nie może być, to jest sposób na życie. Ja zawsze chciałam, żeby to był, żeby ta rozmowa z widzem jak najbardziej była poważną rozmową, czy oczywiście gram komedię, czy dramaty. I że ten zawód, który przyszło mi dziś uprawiać i o którym marzyłam, jest spełnieniem marzenia, tak? Więc czegoś chcieć więcej. Robię w życiu to, co kocham. Miałam takich mistrzów i no, największym pragnieniem jest, żeby chociaż trochę w dzisiejszym młodym studencie zaszczepić tej miłości do teatru i do, myślę, tak poważnego traktowania drugiego człowieka, jak uczyli nas moi pedagogowie. No właśnie, a propos pedagogów, to była świetna obsada. Wtedy uczyli was Zbigniew Zapasiewicz. Gustaw Holubek. Holubek. Pani profesor Daria Iwińska od impostacji, profesor Mariusz Benoit, ja Andrzej po prostu Strzelecki. Przekazywałam coś, czego ja się nauczyłam w swojej szkole w Krakowie. Wtedy, kiedy jako chodziłam do szkoły, to była też wspaniała, miałam wspaniałych pedagogów, takich rzemieślników. Niektórzy jeszcze prawie przedwojennej takiej szkoły dobrej. Szkoła nastawiona tylko na teatr, bo jeszcze kiedy ja kończyłam szkołę, lata 60., no nie było mowy o serialach, było kilka gwiazd tylko filmowych, dwie, trzy gwiazdy. Kobiety i panowie, a właściwie uczyło się nas zawodu do teatru. Mm-hmm. No teraz troszeczkę teatrze. Się to rozmyło i trzeba uczyć ich i nie tylko. Są zajęcia z kamerą, są zajęcia do radia. Chodzi o warsztatowe, bo aktorstwo jest to samo, tylko sposoby warsztatowe. Inaczej się troszeczkę gra. W filmie trzeba uspokoić siebie jakby. No nie będę tu się jej rozpraszać, no a inaczej w teatrze i tak dalej. A czy ty poczułaś, Ewo, kiedyś to, że
doskoczyłaś, albo że był jakiś taki moment, w którym zrozumiałaś coś, co pani Anna mówiła ci w szkole, albo potem gdzieś, gdzie się spotkałyście w teatrze. Chodzi mi o taki moment, w którym coś pyknęło. Właśnie ostatnio mieliśmy taką rozmowę, nawet dzwoniliśmy do pani profesor, z Kacprem Kuszewskim i z Marcinem Przybylskim w Krakowie będąc, bo tam graliśmy spektakl. To są te szkielety. To, co dostajesz w szkole. I potem grając rolę, nie wiesz, kiedy przychodzi to... O Jezu, to jest to. To są schody na przykład zapasa, czyli emocjonalne rozkładanie wersów w tekście. Myśmy to nazywali schodami zapasa. To są pewne formy i pewne takie kamienie, takie... No, umiejętności warsztatowe, po prostu jest warsztat. Że nie graj jak chcesz, co czujesz, bo nie możesz grać, co czujesz w teatrze, kiedy masz kilkaset osób na widowni i ta w ostatnim rzędzie musi słyszeć, co mówisz. Więc musisz mieć ten warsztat, musisz mieć mowę przygotowaną, że co ja z tego, że ja będę przeżywać potwornie, będę ronić łzy i nikt z tego nie zrozumie, prawda? No to są tam na przykład takie rzeczy, że zapas nam zawsze mówili, pani profesor zresztą też, żeby na przykład wstać w odległości, że to jest podejść do aktora, znaczy do partnera, no to oprócz tego, że musisz mieć powód, ale to musi on być na tyle duży, że trzeba na przykład najpierw wykorzystywać przestrzeń, która was dzieli. Że to jest bardzo fajne do budowania, szczególnie na dużych scenach. No tak, czyli krótko mówiąc, to jest technika pewna. To za każdym razem właściwie, grając w teatrze, bo wracam do twojego pytania, to miałam takie wrażenie, że to są te chodzenia bananem, tak? Co myśmy się pani profesor... Tak. Bananem tu idź. Tak, przestrzeń sceniczna jest malutka, więc musimy do maksimum wykorzystać tę przestrzeń sceniczną. Żeby do partnera nie tak podchodzić, bo nikt nie prosto. Zobaczyć, nie tak na... Tak, tylko dodajmy sobie, że podejście jest też pewnym środkiem wyrazu. Nie zawsze, nie tylko tekst, tylko sposób, w jaki podchodzę, więc żeby to nie było półtora kroczku, tylko żeby to były trzy. Na trzech krokach można bardzo dużo zagrać jeszcze po drodze. No, czyli mówię technika, rzemiosło, czyli dać im trzeba było młotek, kowadełko jakieś, te buty, nitkę i szewc, żeby umiał zrobić, żeby się nie uderzył w palec tym młotkiem, tylko żeby wiedział, jak operować gestem na przykład. Nie można na przykład wykonywać przed ważnym gestem i kiedy jest, muszę pokazać, że musi iść precz albo że jestem zachwyt, to nie mogę przed tym wykonywać tysiąca małych, drapać się po głowie, dłupać w nosie i tak dalej, tylko muszę wyczyścić to pole przed tym gestem, żeby ona sobie... No takie tajemnice różne rzemieślnicze. To się wydaje w szkole, że to nic aktorstwa nie uczy nas i tak dalej. A potem idą do teatru nie granie i byście słów. Do mnie zadzwonili i powiedzieli, że wam się to bardzo... Teraz sobie uzmysłowili, że bardzo im się to przydało. Nie, tak. nie. Że to jest, że po prostu jak zaczynamy rozmawiać właśnie o ważnych tematach, a to były ważne tematy o zawodzie i o życiu, no to od razu pani profesor nam wskoczyła. Więc ja mówię, to ja dzwonię do Michuliny. To musimy po prostu powiedzieć jej o tym. Najciekawsze jest granie wbrew. Granie między słowami. I tego też dotknęliśmy od pierwszego roku. No w ogóle zapalenie tej... Dzisiaj staram się, bo podążając krokami pani profesor na Miodowej... Mówić studentom o tym, żeby tą głowę swoją po prostu cały czas, tą wyobraźnię na wszelkie strony przeciągać, uruchamiać. Ćwiczyć, tak. Bo przecież tak. To jest... To jest podstawa. Podstawa. Wyobraźnia, nie tekst, wyobraźnia. Ale jesteśmy tutaj, to studio podcastowe w Teatrze Narodowym mieści się w takiej sali, w której też się wszystko zaczyna. Tutaj się odbywają te pierwsze próby. Z jakimi emocjami przychodzi się na pierwszą próbę? Oczekiwaniami, co na niej trzeba zrobić, żeby potem się wszystko udało? Pani Ania się śmieje, czyli zadaje niezbyt mądre pytania. Ja jestem gdzieś nauczona tego, że dla mnie pierwsza próba jest świętem zawsze. Ja zawsze się ładnie ubiorę, bo to jest święto. O, i się chyba wzruszam. Jakaś taka malutka premiera jeszcze taka jest. I czytamy ten tekst, omawiamy, przede wszystkim słuchamy tego naszego mistrza, który nas będzie prowadził, co on chce przez to powiedzieć, co my, do czego my mamy mu służyć i tak dalej. No i to jest rzeczywiście, Ewa, to jest takie święto. Potem oczywiście te emocje opadają świąteczne, potem bierzemy się za łby, potem nie mamy, potem się albo kłócimy. To wszystko za każdym razem jest coś innego. Zależy od reżysera, który prowadzi.
prowadzi, albo jest katem, albo jest tyranem, albo kocha aktorów, albo przypatruje mu się, albo często nie wie, czy, o co mu chodzi. Wiecie, ja nie wiem, no zróbcie coś na przykład. Tak. Bardzo często, nie mówię, że bardzo często, ale zdarza się. Zdarza się, no idziemy na scenę, no to coś zróbcie. Ja mówię, co? No nie wiem, cokolwiek, no coś, zaimprowizujcie. Ja mówię, jest nas 7 osób na scenie, więc trudno nam będzie improwizować, bo każda coś będzie w innym kącie coś mówić. No nie, ale zróbcie coś. No to trudno jest się porozumieć z takim reżyserem, a zdarzają się, co nie jest przyjemne. No ja kiedyś miałam taką sytuację, wzięłam te dziewczyny i zaczęłyśmy próby podziemne w podziemiu, tak. Zakamuflowałyśmy się, zrobiłyśmy tę scenę, następnego dnia pokazałyśmy. On mówi, nawet fajnie to zaimprezowałyście. Mówi, nie, myśmy 7 godzin nad tym pracowały. Aha, ojej, nie zauważyłam. No i tak bywa, tak bywa. Na przykład, ale są reżyserzy, którzy uwielbiają aktorów. I to jest cudowne, bo cieszą się, my czujemy, że ktoś w nas wierzy, że ładuje wszystko, co ma najpiękniejszego, najcudowniejszego w nas, że jesteśmy wspaniali. I wtedy odważamy się pokazać, co ja tam jeszcze mam w środku, że się nie wstydzę. On mówi pięknie, pięknie, tylko jeszcze tam coś tam, ale poza tym pięknie, pięknie. No taki był Konrad Swinarski na przykład. Cały czas wszystkie próby był uśmiechnięty od ucha do ucha. Tak. I uwagi wszystkie biegał, bo to w teatrze starym się spotkałam, biegał ze środka widowni, tu, przez wszystkie rzędy, po schodkach na scenę, mówił na ucho aktorowi, co. Żeby nikt więcej nie słyszał. I potem znowu wracał i robił kilometry całe kilometry, setki kilometrów na próbie, że nie krzyczał i tak dalej. Ale kiedyś przyszłam na generalną próbę, czy mogę anegdotkę opowiedzieć? Koniecznie. Przyszłam na generalną próbę, usiadłam tam za Konradem Swinarskim i nagle, to jest druga generalna, była trzecia, nie pamiętam, i nagle on zaczął krzyczeć. Jak to jest? To jest niemożliwe, że to jest. Ja się przestraszyłam, chciałam uciec, myślę sobie, Boże, on wpadł w szał, to jest niewiarygodne. Po czym on nakrzyczał i zwrócił się do mnie z uśmiechem. Wiesz, trzeba trochę pokrzyczeć na generalnej, bo inaczej premiera się nie uda. Uśmiechnął się i dalej prowadził próbę. Czyli wszystko było zaplanowane z miłości do aktorów. No. Są tacy reżyserzy, których się boimy potwornie, ale są tacy, boimy się i słusznie są tacy, ale są tacy, których boimy się, ale ufamy im, że egzekwują innymi sposobami. To znaczy nie miłością, tylko butem, knutem. I też osiągają wspaniałe wyniki. Także to nie jest właściwie aż tak ważne, jakimi metodami. W końcu w teatrze liczy się ostateczny efekt. To, że połamaliśmy tam nogi i wybiliśmy sobie zęby po drodze i tak dalej, że było nieprzyjemnie. No to jest przypisane do zawodu. No trudno mieć zawsze komfort jakiś taki w pracy. A poza tym ja myślę, że jak jest trudno, to jest też jakaś siła, która nas popycha, żeby przekroczyć to. Jak jest wszystko ładnie, lekko i przyjemnie, no to też takie przedstawienie będzie takie no, lekkie, łatwe i przyjemne, bez specjalnych, nie wciągniemy widza w nas, jak widzimy. Ja na przykład całe życie się zmagam. Ja jestem w dalszym ciągu introwertykiem, zamkniętym w sobie, małomównym, przepraszam, a ja z nerwów tyle mówię dzisiaj, bo ja jestem małomówna. W domu mam ksywę poniedzielski w spódnicy. Ja się w ogóle nie odzywam. Ja się siedzę w kącie i się martwię. No, więc muszę za każdym razem przełamywać ten swój kod psychiczny, który mam i mówić, teraz muszę coś innego. I na tym to polega to przełamanie, że teraz ja nie gram siebie. To by było straszne, gdybym ja grała siebie. To było tak strasznie nudne, nieciekawe i okropne, że to ja jak najdalej odchodzę od swojego wizerunku na scenie. Bo się boję siebie, tak. Ewa? Boisz się siebie? Nie, ja się siebie nie boję, tylko ja też lubię, jak jest trudno. Tylko oczywiście to jest też tak, że chyba najbardziej lubię taki dialog w teatrze. To, że ktoś przychodzi, ma coś fajnego do zaproponowania, bo to jest wtedy najciekawiej. No wtedy ci się chce po prostu. I na przykład takim wyzwaniem dużym było dla mnie, było spotkanie w tamtym roku z Miśkiewiczem Pawłem w zamku, ponieważ on odrzucał wszystko to,
co ja najpierw proponowałam. Co to znaczy, że zmuszał mnie do myślenia zupełnie innego. Zresztą nie tylko mnie, bo to nie było tak, że ja byłam, że tylko mnie zmuszał, tylko chciał nas zapalić i myślę, mu się to totalnie udało, bo ten Zamek to jest wspaniały spektakl i bardzo go lubię. Choć piekielnie też trudny, piekielnie trudny, tak jak Kafka, ale no właśnie wychodzi się z niego i ma się poczucie, że tak właśnie ma być. Że mamy być tam straszni i każdy jest umęczony po prostu sobą w tym spektaklu. I myślę, że też o to gdzieś Pawłowi chodziło, żeby nas do takiego myślenia jakby o tych rolach zmusić. Więc ja właśnie też tak, jak pani profesor mówi, no bardzo lubię, jak jest trudno. Zresztą chyba też w momencie, kiedy mówisz sobie, że a wiem, jak to zagrać, to już jest chyba koniec aktorstwa. Naprawdę? Tak. Zgodnym chórem odpowiedziałyśmy. No jeżeli bym w tej sali tutaj, w której siedzimy, w saloniku, otworzyła scenariusz i miała coś takiego, a to tym sposobem, no to to jest w ogóle już twój koniec. Znaczy, bo nie szukasz nowego. A myślę, że każda rola to daje ci szansę i każde spotkanie właśnie z reżyserem nowym, z nową obsadą. Bo to no jest dobra, a doświadczenie nie jest po to, żeby właśnie było łatwiej? Ale to nuda. No ale zobacz, wtedy jest... Ale jakie doświadczenie? No, rzemiosło mamy, wiemy, co, gdzie, kiedy zastosować rzemieślniczo. Ręka, głos, gest, przestrzeń i tak dalej do opanowania. To mamy wyciągnięcie, to mamy przećwiczone. Ale ja zazwyczaj obserwuję aktorów, których widzę, wielu są na scenie wiele lat i wchodzi taki aktor na scenie, świetnie gra, bardzo dobrze. Ale mnie to nie interesuje, bo ja widzę, że on wchodzi i on wie, jak to zagrać. On wie, jak to zagrać, że tu jest głośniej, tu jest ciszej. I wszystko niby się nie można przyczepić, ale to wszystko takie jest, że ja czuję, proszę państwa, ja wam zagram, bo ja wiem, ja mam doświadczenie i ja wiem. A jest, wchodzi ktoś, kto chce mi udowodnić, że teraz w tym spektaklu będzie zupełnie inny, że nie odcina kuponów od swojego, tylko każda nowa premiera jest wyzwaniem jakimś. Muszę użyć innych środków, muszę uruchomić jakąś inną swoje wyobraźnię w innym kierunku. I to nie jest, jak to mówi jedna z naszych koleżanek, wyciąganie jakichś rzeczy ze skarbczyka naszego, tak? Oczywiście, no jakieś tam, ale naprawdę każda premiera jest wyzwaniem i od nowa trzeba, od zera. Nic nie wiem, nic nie umiem i teraz próbuję budować. Naprawdę widać aktorów, którzy wszystko wiedzą. Każde spotkanie jest jakąś taką nową podróżą. Ja to zawsze tak, że przy tym scenariuszu mam, Boże, jak to zagrać? No i ja mówię, a no dobra, to jak nie wiem, no to jesteśmy w domu, no to fajnie. No dobra, a jak stajecie po tej drugiej stronie, to wy reżyserujecie, to jak jest wtedy? No to wtedy musisz wiedzieć, czego chcesz od tych aktorów, których prosisz na próbę. No tak, no to jest właśnie to, o czym pani profesor mówiła. Bo jeżeli jest, no to mi tutaj zaimprowizujcie, no to po dwóch dniach już nie ma takiego, nie ma dobrego kontaktu. Znaczy ja mam tak. No. Nie, no bo wszyscy jest opadamy wtedy, że, z sił, nie mamy że wiesz, że wszyscy będą, po prostu każdy z aktorów będzie sobie grał tak, swoje jak grał tak, jak umie najlepiej, bo się będzie próbował wybronić z tego. Nie? I są takie spektakle, gdzie widzisz, że każdy, że w ogóle nie wiesz, o czym jest spektakl, bo każdy się broni, no bo ty świecisz oczami, nie? Kurtyna idzie w górę i ty jesteś na... No właśnie, bo ostatecznie to ty jesteś na scenie. Twoja twarz, twoje ciało. No reżyser zawsze może powiedzieć, że nie zrozumieli mnie w ogóle. Tak, no. Nie, ja myślę, że też trzeba być przygotowanym na każde pytanie, ale jeżeli jest pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć, to trzeba powiedzieć, kochani, ja akurat tego nie wiem, zaskoczyłeś, spróbujmy razem odpowiedzieć na to pytanie. I to był jest taki trop, który mi dał profesor Bardini, kiedy ja w rozpaczy przed pierwszymi zajęciami zadzwoniłam do profesora, mówię, panie profesorze, ja się boję, nie umiem, ja nie wiem, jak to prowadzić. On zwykle taką cisza była, kilka sekund. A potem dwa słowa. Nie kłamać.
No ja się tego trzymam przez te wszystkie lata, ale mi się przy reżyserii też nie kłamać. Nie będę udawała, że jestem mądrzejsza od aktorów moich. Oni są też bardzo mądrzy, wrażliwi, profesjonalni, więc możemy razem coś. Jeżeli ja czegoś nie wiem, słuchajcie, no to może wspólnie uraźmy, co byśmy tutaj zrobili lepiej, coś takiego. Także z pewną pokorą. O, pokora to jest takie słowo klucz, którego ja nauczyłam się w szkole teatralnej, że kończymy szkołę i jak ja mówiłam wam, że to, że skończyłeś, schowajcie to do kieszeni, a teraz zaczynacie od zera. Nic wam się od życia nie należy. To wam mi pani profesor nam nic powiedziała. Nic wam się teraz w teatrze nie należy. Musicie teraz od zera próbować udowodnić, że coś umiecie. A nie, że ja jestem po szkole. Tak, nie, bo to już kończyłem szkołę teatralną, żeby grać jakieś gówna, przepraszam, w tym teatrze. To jest autentyczny tekst jednego absolwentów do dyrektora. Także no, takie roszczeniowe. No zawsze, odkąd świat światem, był jednak przynajmniej krótszy, dłuższy taki stosunek mistrz-czeladnik. Naprawdę. Bo inaczej, no jak przychodzisz się uczyć, no to musisz tego mistrza posłuchać. On naprawdę ci skróci tę drogę dojścia do sukcesu. Pewne rzeczy ci powie, jak to wykonać, chociażby rzemiosło. A potem ile masz w sobie światła i wyobraźni, tego już oczywiście nie nauczymy. Ktoś powiedział, że no to światło, na czym polega talent, zdolności. Jest bardzo dużo zdolnych ludzi, bardzo dużo, naprawdę. I nie wszyscy mogą ujrzeć to światło sceny czy kamery. Po prostu tak się, to jest też zawód, który polega na odrobinie szczęścia, układu pewnego, że akurat w tym czasie złamał ktoś inny, a ja bym mogła, albo ktoś złamał nogę, ja wskoczyłem i prawda, i mam to szczęście i udowodniłem, że jestem świetny. Także to pracowitością, oczywiście pracowitość jest bardzo ważna, ale też taki łód szczęścia jest potrzebny. O czym to ja mówiłam? Że pokora wobec tych wszystkich. O naszej reżyserii, czyli że na przykład ja też robiłam dyplom z dziewczynami w tamtym roku z czwartego roku. W tamtym roku mówisz cały czas, jesteśmy w podcaście, musimy mówić 2022. Aha, 2022. Żeby się nam słuchacze nie pogubili. Tak, dyplom Bliżej chmur zaraz spadam, to bardzo często mówiłam dziewczyny, no jeszcze nie wiem, ale też na przykład pamiętam, że i to uwielbiałam, Grzegorzewski wielokrotnie mówił, że nie wie. I często było tak, że próbowaliśmy coś. Wszyscy wspólnie tato. I jest stop. No i on po prostu się zastanawiał, tak? Myślał. I wtedy było wiadomo, że czekamy, bo on mówi, nie, to nie może być tak. Bo od razu widział, że coś jest źle. I no to tak, było fantastyczne, że dawał, nie bał się powiedzieć, że nie wiem. Tak. Nie udawał nic. Tak, bo nie da się teoretycznie przygotować całego spektaklu idealnie do premiery. Nie da się słowa po słowie, scena po scenie wiedzieć, co będzie za 3 miesiące na premierze. Przecież on ma aktorów, którzy coś proponują, coś trzeba wziąć od nich. To ciągle żyje, ciągle się rusza ten materiał, aż do ostatniej próby generalnej, gdzie bywają czasem szokujące decyzje. U nas jeden z reżyserów pół aktu wyrzucił. Myśmy byli pogubieni na tej premierze, ale to było słuszne, bo zobaczył nagle całość i zobaczył, że tu jest za długo, tu jest źle, tu jest tego. I myśmy musieli w to wejść. Reżyser, który wszystko wiedział, ale był czujny codziennie na nas, na aktorów i na tekst i prowadził nas, tak. Że pamiętam, jak miał Grzegorzewski przy pierwszej mojej premierze tutaj Halka Spinoza, tekst, pani Konstancjo, tu taki tekstik dla pani i dla mnie, po teatrze, gdzie byłam w Teatrze Polskim, który był takim klasycznym teatrem, dla mnie to było po prostu szok, jak to, nowy tekst, ale to było dosłownie tam 3 zdanka. Proszę się, no nauczy się pani, no nauczył się. I na generalnej gdzieś to było dodane, co dla mnie młodej dziewczyny, no było wtedy szokujące, ale potem też mi, znaczy dzisiaj mówię, że to było fantastyczne, że ten teatr jest ruchomy, tak? Znaczy takie pojmowanie, że nie wolno niczego, no właśnie super, że wolno zmienić, bo on też zobaczył, że mu tego brakuje tekstu tam, tak? I kocham to, jak reżyser siedzi i mówi, ciachamy. Nie, tak, ciachamy, bo ja wolę grać w spektaklu, który będzie petardą, po prostu godzina czy tam półtorej godziny skondensowane, że ten widz siedzi z zapartym tchem. I nawet nie, kaszlnąć nie da rady. I nie da rady kaszlnąć, a nie, że mamy rozlazłość przez 3 godziny, już wszyscy 3 zakończenia, bo się reżyser nie jest w stanie zdecydować na zakończenie, nie? Ale
Ale pytając o to bycie z drugiej strony, też trochę pytam o to, czy przez swoje doświadczenie bycia reżyserowanymi jesteście lepszymi reżyserkami? Nie wiadomo. Nie wiadomo, to się okaże na premierze, czy jesteśmy lepszymi, bo to nie chodzi o wyścig, czy jesteśmy poprawne, dobre i robimy to tak jak sobie wymarzyłyśmy. No, Ewa robiła dyplomy, ja też parę dyplomów. Ja wyreżyserowałam tutaj Pchłę Szachrajkę. Miałam wspaniałą taką aktorkę świetną, która komediową i z mimiką i w dodatku świetnie śpiewała. Nawet była lepsza ode mnie, bo ja nie śpiewałam. Ona się nazywa? Ewa Konstancja Buchak właśnie siedzi tu koło mnie i włożyła nos w filiżankę i się śmieje. Tak, bo ja grałam w wersji bez muzyki, a tu dostałam aktorkę, która wspaniale śpiewa i operuje głosem i ma poczucie humoru niewiarygodne. Także Ewa mówi, czy ona już nie jest zbyt dojrzała, żeby grać te Pchłę. Ona tak gra, że ona może grać właściwie do 80, 90, do 100 lat może grać. Pchła Szachrajka, premiera w 2013 roku tutaj w Teatrze Narodowym. Tak? 10 lat już to grasz, Ebuniu? Mhm. No proszę. I już niebawem? Nie. Jak Bóg da, będzie 250? Tak. No, myślę, że mam znakomity zespół. Spektakli, polecam. O, to tak powiem, proszę Państwa. 250 spektakli. Znakomita ta szóstka artystów, tak się... Ósemka chyba. Cztery dziewczyny, cztery chłopaków. Osiem. Tak migacie, że już wydaje mi się, że już... Nie, naprawdę trafił mi się fantastyczny zespół. Oni to grają po prostu niewiarygodnie, bo oni się strasznie trudno, widzowie nieraz pytają, jak można grać do 50, 60, 70 No to razy. Jest, to też jest gdzieś tam takie pytanie, ja już chciałam go uniknąć, ale tak, ono jest, tak, bo ono się musi pojawić w którymś momencie. Tak, ale to jest, oczywiście są pewne ramy, ale jak się da aktorom pewną wolność, taką w tych ramach, w których jesteśmy, to oni robią cudowne rzeczy, oczywiście nie przekraczając dobrego smaku. Maku i intencji reżysera. No, jak ja przyszłam niedawno tam na jakieś 200. przedstawienie, byłam oczarowana, w sensie plus. Jak oni dorośli, jak oni świetnie się tym bawią. To jest spektakl zresztą nie dla dzieci, dla dorosłych. Przepraszam, dla dzieci też. Żartuję. I dla dzieci, i dla dorosłych. Starałam się zrobić takie pewne sceny dla dorosłych, zrozumiałe. Niektóre dla dzieci, także taki familijny teatr. Mam nadzieję, że dzięki Państwu, którzy wypełniacie widownię, będziemy obchodzić 80. urodziny Ewy w roli Szachrajki, także proszę, zapraszam. Ja myślę, że właśnie to, że ten spektakl jest dla dzieci i dla dorosłych właśnie, to jest w ogóle kluczem i no, bardzo często sobie tak rozmawiamy o tym, że ten spektakl jest właśnie takim szkieletem fantastycznie zrobionym, że to jest już część nas, no po prostu. Ale to jest forma, w której my musimy się znaleźć. Tam, oprócz tego, że wiersz jest oczywiście też tą formą, która cię trzyma, ale no, fantastycznie to jest skonstruowane przez panią profesor. No, ja tutaj muszę powiedzieć, że nawet widzę, jak w szkole robię pewne rzeczy, to gdzieś i z tego się bardzo cieszę, że ja też podążam jak najbardziej drogą pani profesor. Ja uwielbiam tak skonstruowane rzeczy. I te moje spektakle czy egzaminy w szkole, no właśnie zawsze mają ręce i nogi i szkielety, tak mi się wydaje. A Alicja to jest też teraz taki spektakl, myślę, bardzo familijny. Przepraszam, to krzesło. W porządku. Jesteś Alicją. No ale tu chyba też jest tak, że to było fantastyczne spotkanie z młodym człowiekiem, ze Sławkiem Narlochem, reżyserem, który od początku właśnie wiedział, o czym chcę opowiadać w tym spektaklu. I gdzieś to nasze pierwsze spotkanie to już było takie, bo on zaprosił, co też bardzo jest miłe i takie zbliżające, że każdego z aktorów zaprasza na rozmowę i każdemu z nas opowiedział, o czym chce robić ten spektakl i o czym będzie traktowała jego rola. No gdzieś pewnie to pierwsze spotkanie było ze mną, no bo to jest Alicji Kraina Czarów, tak? Czyli to jest, więc moje pierwsze pytanie było, dlaczego ja, kobieta 52-letnia i jak on to w ogóle widzi. No i jego sposób myślenia o tej Alicji, no mnie zauroczył, że można do tego tak podejść, że to jest matka. Mało tego, potem się okazuje, że tej matki już nie ma i o wszystkim opowiada nam syn, który we wspomnieniach wraca do tej relacji
z najukochańszą osobą dla niego na świecie, czyli matką, która mu tą Alicję w Krainie Czarów czytała. Też dla mnie urzekające gdzieś tam było to, że Sławek chce opowiadać o tym, jak ważna jest nasza relacja z dzieciakami, z dziećmi, jak jesteśmy rodzicami, jak ważne jest też to czytanie i ten świat, który jesteśmy w stanie jako rodzice, czy jako osoby, które są blisko z dziećmi, tworzyć. No ja zawsze też wracam tutaj, jak mamy wyobraźnię i dzieci, to ja wracam do Jerzego Wasowskiego, do jego piosenek, do tego, że już jestem być może już nudna, ale uważam, że ta jego twórczość dla dzieci to jest coś niebywałego i to, jak on traktował dzieci i też mówił właśnie zresztą w książce, którą dostałam od pani profesor, a potem sobie ją odbiłam, bo oddałam ją pani profesor, czyli Wasowski dzieciom, gdzie jest 200 piosenek dla dzieci, które mistrz Wasowski napisał. I tam jest napisane o kształtowaniu wrażliwości młodego człowieka. Bo on pisze oczywiście o rodzicach, ale też mówi o szkołach, o uczelniach. Że to jest strasznie ważne, żeby temu młodemu człowiekowi dawać pole do popisu, ale też go troszkę popychać i ten gust jego no, kształtować, tak? No i dlatego też już znowu wracam do szkoły, że myślę, że szkoła też mi podsunęła wiele rzeczy. I od tego szkoła powinna być. Ale to jest niesamowite, że rozmawiając o zawodzie i o tym, co robicie w tym zawodzie, mając też takie doświadczenie, jakie macie, drugie panie, obie wracacie cały czas do szkoły i do tego początku. Tak, my dostajemy taki materiał. Trochę bliżej pani. Taki materiał, przepraszam, mówię w cudzysłowie, ludzi, którzy są bardzo chłonni. Oni chcieli przyjść do tej szkoły bardzo i są otwarci na wszystko. I chłoną jak gąbka. Rzeczywiście, teraz jest większe wyzwanie, jeżeli idzie o młodych ludzi, których trzeba uczyć i kształtować, ponieważ wszyscy zauważyliśmy, że przyspieszenie świata jest ogromne, prawda, przez te ostatnie lata. Jest tak niewiarygodne, jakiego nie było do tej pory w dziejach ludzkości. Jedno pokolenie przeżyło jakby trzy etapy takie, moje pokolenie. Jakby jedną wojnę, potem wojnę, potem to, potem technika, która co 10 lat jest obłędnie, posunęła się do przodu, wszystko szybciej. I ci młodzi ludzie przychodzą do nas, ich koledzy już robią biznesy, by rok, dwa, czy już mają pieniądze, a oni tapa, 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 tapa. No, tak jak pianista, który ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy. Nie można tego przyspieszyć. To jest organiczne, ludzkie. To musi być poświęcony temu pewien czas. Przez 4 lata trzeba tłuc pewne rzeczy, trzeba uruchomić pewne mięśnie. Nie można tego przyspieszyć. A oni pytają, pani profesor, jak zostać dobrym aktorem? Niech pani nam powie. Szybko. Pani profesor, jak zostać dobrym aktorem szybko? Tak, kochani. Gdyby to było takie proste, gdybym nie musiała powiedzieć w jednym zdaniu, to nie byłoby szkoły. Przyszedłby do mnie, ja bym powiedziała i by był, prawda? No, więc nie da się. O rany, tak. Nie da się. Materiału ludzkiego nie da się przyspieszyć. Są pewne ograniczenia w nas, w ludziach, w ciele, w umyśle, że musimy pokonać fizyczność naszą po prostu. I ci biedni ludzie czują, że oni są w tyle gdzieś w tej szkole teatralnej, bo tam jest coś dalej, już robią magistry, już tam mają zawody, są w korporacjach, a oni dalej ćwiczą te dykcje i zgłoski i tak dalej. Więc ja rozumiem ten rozdziew, ich jakieś rozżalenie, nieporozumienie z tym światem, że dlaczego tak długo? Dlaczego? No dlatego. Obejrzałam ostatnio spektakl, który zainspirował mnie do tego, żeby postawić jeszcze jedno pytanie. Kto, czy też co w waszych postaciach jest na scenie? Czy na scenie w roli pojawia się wasze ciało, czy pojawia się wasza głowa i wasza wyobraźnia? Czy istotniejsze jest to ciało, czy jednak istotniejsza jest ta głowa? Ciało. Ciało to można przyrównać do instrumentu, do altówki, do skrzypiec, do wiolonczeli. Jest fizyczne, jest określone, ma swoją przestrzeń. Czyli jestem instrumentem, bo wydobywam głos, poruszam się i gram na sobie. Ale żeby być wirtuozem, być świetnie zagrać, to ja muszę mieć kogoś, kto ten instrument poprowadzi. Muszę mieć smyczek, żeby poprowadzić tym smyczkiem.
To jest moja wyobraźnia i mój właściwie indywidualizm trochę, bo każdy z nas jest mimo wszystko inny. Nawet dwie osoby, które robią, grają tę samą rolę, robią zastępstwo, zagrają je inaczej, mimo że będą te same sytuacje, ten sam tekst i tak dalej. Każdy mamy w sobie ten inny smyczek. Żeby uruchomić nasze ciało, to musi być ktoś, ktoś drugi, nasza wyobraźnia, nasz intelekt, nasza osobowość. Ja nie mówię, żeby ją od razu odkrywać. Nie, nie. Naszą osobowość skrywamy jak najbardziej głęboko. Natomiast wydaje mi się, że w każdej roli, którą mamy, musimy wiedzieć, co chcielibyśmy powiedzieć światu na ten temat, tej roli. Nawet jeżeli to jest rola negatywna, jeżeli to jest jakiegoś potwora gramy. Nie chodzi nawet, żeby go bronić. Tylko żeby pokazać człowiekowi i co ty na to. Coś powiedzieć światu w tej roli. Gdzieś zakamuflować mój stosunek do tej roli, a ty, widzu, odpowiedz na moje pytanie. Ja mam taką przygodę teraz, przeżyłam Życie pani Pomzel, którą to jest monodram, wyzwanie po 80, proszę państwa. Godzina 50 tekstu na pamkę. No nie wiem, czy ktoś w moim wieku by się podjął. Ja zwariowałam. To była sekretarka, jedna z urzędniczek Goebbelsa. Nic wymyślonego tam nie ma. No i ja staram się to mówić jako pani Pomzel. Ale ona ma swoje widzenie swojego świata, prawda? My mamy swoje. Ktoś może mieć rację. Ona też może mieć jakąś rację, prawda? I ja nie daję odpowiedzi, kto ma rację. Także rola aktora jest również uruchomić u widza taki element inteligencji trochę i wyobraźni, żeby nie przyjąć tak bezwolnie siedząc prawdy, którą dodaję na tacy. To jest tak, a w ogóle to jest tak i to jest puenta i już. No, aha, to wiem i idzie. A po tym spektaklu wydaje mi się, że nie idzie. On idzie, ale myśli. I myślę, że w każdej roli, nawet tej pchle szachrajce jest coś takiego, bo to jest właściwie negatywna postać. Taka szachruje, oszukuje i tam coś kombinuje. No, zawsze takie postacie są najciekawsze. No. W głowie musisz sobie wyobrazić te postaci. I wiadomo, że wtedy rzecz jasna, że twoje ciało będziesz starała się, żeby szło za tym. Zależy, kogo grasz. No to tak jak pani profesor mówi, grasz pchłę szachrajkę, ona ma po prostu totalny temperament, więc wiadomo, że to ciało będziesz uruchamiała inaczej. Ale ten temperament powstał w głowie. Tu. Zawsze nieodzowną gdzieś tam rzeczą dla mnie są buty. Tak. I to, jak chodzi twoja postać. Czyli to jest też to ciało, o którym ty mówisz. No ale to też pojawia się tu. W głowie, pokazała Ewa. Pchła szachrajka musi mieć obcasy. Znaczy, oczywiście nie musi. Moja pchła szachrajka musi mieć obcasy. No tak. Bo się zupełnie inaczej chodzi na obcasach niż na boso albo w jakichś adidasach. I jeżeli myślę o ciele, no to właśnie też zawsze tak. Ale jak najbardziej. To jest chyba coś takiego, że to dla mnie się wszystko łączy. Jak ważne poczucie humoru jest w tym zawodzie? I do czego jest w tym zawodzie potrzebne? Dla mnie, mogę ja? Tak. Do wszystkiego. Dla mnie jest do wszystkiego i zresztą ja jestem człowiekiem, gdzie poczucie humoru jest dla mnie nie tylko w tym zawodzie ważne, w ogóle ludzko. Nie wiem, czy nie jest w ogóle taką podstawą, bo to jest, jeżeli masz poczucie humoru, oczywiście na swój temat, na temat świata, to wiadomo, jakim jesteś człowiekiem. No i to jest dla mnie generalnie bardzo, bardzo ważna cecha życiowa. Bo bez poczucia humoru wydaje mi się, że bardzo jest trudno iść przez to życie. No oczywiście, no, poczucie humoru na swój temat no jest rzeczą trudną, ale bardzo ważną i istotną. Ale można przy pewnym wysiłku to osiągnąć na przykład. Ja się nauczyłam. Poczucie humoru jest bardzo ważne, nie tylko w zawodzie, żeby się nie zakwasić, nie zacisnąć, nie zgorzknieć, jeżeli tam jakieś są tarcia, jakieś coś, żeby nie żyć niepowodzeniami, żeby tak powiedzieć, a no byłam rzeczywiście do szanu to zrobiłam, ale słuchajcie, teraz wam pokażę i coś takiego zrobić. Na przykład, no ja bez poczucia humoru bym w ogóle nie egzystowała do tego mojego wieku, bo na przykład jak ktoś spotyka mnie na ulicy, jakaś pani starsza mnie spotkała, pani Seniuk, ja mówię tak, przybliżyła się, taki krótkobyc był. W
telewizji pani lepiej wygląda. No to wiesz, nie wcale się nie zmartwiłam, tylko po prostu zaczęłam się śmiać. No ma rację, no byłam nieuczesana, nieumalowana. No zrobiłam jej właściwie przykrość. No, kiedyś bardzo elegancko wybrnął z takiej gafy taksówkarz w Krakowie. Po latach pojechałam, tam mnie pamiętali jaką 20-letnią Miss Juvenali i tak dalej. Potem ja wsiadam, babcia wsiada do taksówki i taksówkarz spojrzał na mnie i mówi, ale się pani i utknął na tej literce Z. Ja już tak się podenerwowałam. Co pan chciał powiedzieć? Że co? Z. I zmieniła. I przerobił to w komplement. To było bardzo miłe. Bardzo sobie cenię to i myślę, że inni też cenią, tak, że akurat razem z panią profesor no mamy totalne poczucie humoru. I... Tak, ostatnio powiedziałam, że poczucie humoru w moim wieku w ogóle wzrasta, bo tak, ja już w ogóle mnie to nie dotyka, tylko mi coś śmieszą różne takie, bo jak ktoś mówi, no zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Ja mówię, a co mi ze zdrowia, kiedy będę wściekła, zła i będę siedziała i patrzyła po kątach. Zdrowia i poczucia humoru, bo wtedy nawet jak mnie boli, to się będę potrafiła uśmiechnąć, ale mnie boli, cholera jasna, będę chodziła na jednej nodze. Ja dostałam kulę po jakiejś operacji, no od ortopedy, przykro mi bardzo, no będzie musiała pani chodzić jakiś czas o kulach, tak. Ja mówię, o nie, dlaczego? Mówi, fajnie, będą wszyscy mnie pytać, co się pani stało, będą podchodzić do mnie, będą się interesować. Także każdy, jak Polianna dostała tą kulę i mówię, no to się pewnie przyda kiedyś, no fajnie. Nie uwielbiam. Bo teraz rzeczywiście umysł jakby złagodniał, już jakoś się tak, już człowiek się nie... Mówi, a po co się o to gniewać? To w ogóle nie ma sensu. Taka drobiazg jakiś, że ktoś tam powiedział, nie, trzeba się z siebie śmiać. Jestem... Koniec, no. Anna Seniuk i Ewa Konstancja Bułchak. Spektakle Teatru Narodowego, o których była mowa, to m.in. Pchła Szachrajka w reżyserii Anny Seniuk, premiera 6 grudnia 2013 roku, Zamek w reżyserii Pawła Miśkiewicza, premiera 6 listopada 2021 roku i Alicji Kraina Czarów w reżyserii Sławomira Narlocha, premiera 4 marca 2023 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w opisie odcinka. Był to odcinek podcastu Teatru Narodowego Sztuka Rozmowy. Nagranie, montaż i redakcja Teresa Drozda. Muzyka Jakub Gawlik. Więcej informacji na stronie narodowy.pl.